Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Isayuki i zapraszam do pierwszego odcinka z serii Zagrajmy w The Last of Us, część pierwszą. Ponieważ mamy dziś 18 maja, a gra, część druga tej gry wychodzi praktycznie równiutko za miesiąc, no prawie. Także chociaż jak się liczy w taki sposób według biurowych obliczeń, to już tak. Także słuchajcie, postanowiłam, że jednak spróbuję to wcisnąć w nasze tutaj teraz takie... Zresztą, my jesteśmy zawsze pilnie zajęci na kanale, prawda? Przyznam, że musiałam zawiesić parę serii tylko po to, żeby się wyrobić z tą przed premierą i z premierą dwójki, ale odrobimy to, nie martwcie się. Teraz tak, krótka strona opisu gry. No słuchajcie, jak przedstawić grę, która oryginalnie na PS3 wyszła w 2013 roku, 7 lat temu. Tylko po to, żeby doczekać się rok później z haczykiem remastera na PS4. Jeżeli dobrze pamiętam, na PS4 Pro wyszła jeszcze wersja z możliwością gry na 4K. No akurat tej nie mam, ale i tak nie byłabym w stanie w 4K nagrać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że moja gra kolorami, innymi ustawieniami jest wystarczająca, żeby ta jakość jednak była fajna i żeby nam się dobrze oglądało. To co? W skrócie o The Last of Us, od Naughty Dog. Będziemy grać w post-apo świecie, którego już nie mogę się doczekać. Pytanie, jak grać w coś, co się już zna? Przyznam, że osobiście... kurczę, nawet już nie pamiętam, czy grałam. Jeżeli grałam, to nie całą grę. Chyba nie zdążyłam jej dokończyć, bo to musiało być gdzieś u kogoś przelotnie. Na pewno ją widziałam, oglądałam, ale przyznam, że już dawno nie oglądałam specjalnie, żeby jak najwięcej rzeczy zapomnieć. A ja mam tendencję do zapominania, co się dzieje w grach i filmach, dlatego mogę grać i oglądać po raz kolejny co jakiś czas. Także już bez dodatkowych, zbędnych opowiadań, zacznijmy sobie tą nową, starą przygodę. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Pogadamy jutro, okej? No, wygląd. Hej. Suńsie. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo?
No i zaczynamy. O co chodzi? Zaczynamy naszą przygodę. Widzę, że tu nam się jeszcze trójkącik, ale on jest chyba na telefon w obu przypadkach. Dokładnie. Nie ma sygnału. Nie ma sygnału, ale najlepsza rzecz, jaka istnieje, po prostu te lustra. Te lustra. Jaki ładny sufit. Może powinnam sobie swój tak zaaranżować. Byłoby całkiem spoko. Widzę, że tutaj autografy, plakaty, pluszaki, naklejki. Cholera, zapomniałam mu jej dać. Jaki fajny tyranozaurus. Nie jesteś fosil, nie jesteś skamieliną. Jeszcze. Wszystkiego najlepszego, drogi tato. No więc tak. Nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham, właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak udaje ci się jakimś cudem zostawać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. O, no to dostanie później. Widzę tutaj, widzę puchary, dziewczyno, piłka nożna. Świetnie. Tam widzę, że jesteśmy na september. Urodziny Kate są planowane niedługo. Chciałabym tutaj podejść, ale nie bardzo jestem w stanie. Zobaczcie w ogóle przez okno, jak widać miasto. Na jakichś peryferiach mieszkamy oczywiście najwidoczniej, ale jest świetnie. Do szafy się chyba nie dało wejść. Wejdziemy sobie z pokoju. O, tu chyba jest otwarte okno. Tato? No, jako zaspana Sara. No, jest otwarte. Ale nic za specjalnie stąd też nie widać. No wszyscy wiemy, czego się spodziewać, prawda? No nie można powiedzieć, że nie. Dlaczego? Dlatego właśnie próbuję się tak przyjrzeć trochę przez okna. Jaki fajny obrazek. Prysznic, jak w House Sleeperze. Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę skażonych roślin, żywność wycofana z obrotu na masową skalę, policja, szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. No trochę straszne. Ale te lustra, po prostu nie mogę. Uwielbiam, uwielbiam lustra. Tatusiu? No dobrze, szukamy dalej. Czuć, że takie napięcie rośnie. Jakie fajne zdjęcia. Fajne, to jest świetne. To też, no po prostu piękne. Dobra, będziemy tam próbować wejść, ale... Dobra, tu się nic nie da podnieść jednak. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez Skype pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Co to było? Ojej. Bardzo niedaleko nas. Tato? Tak, Sara zaczyna się już troszkę denerwować. Widać to po niej. Nie dziwię się. O, telewizja poszła. To nic nie podniosę, rozumiem. O, pokrowiec na gitarę. Fajnie. Tu nic więcej nie ma. Ja muszę, wiecie, że ja muszę przejść każdy zakamarek i spróbować coś podnieść. Właściwie możemy spróbować nacisnąć jeszcze telewizor? Nie. O, jakie tu mają ładne zdjęcie. No nic. Dobra, to rozumiem, że teraz będziemy szli na dół. W takim razie. O, biedna. Te też są piękne. Co się dzieje? Ile fajnych zdjęć. Obrazów. Oj. No i pojechali. O, gitara, gitara, gitara. Też bym chciała umieć grać. Tu nic nie podniosę. Nie umiem, ale będę się uczyć. Uczę się, uczę się. Telefon. Osiem nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Odzwoń. Zaraz będę.
To, co Sara czytała tutaj, oczywiście to były wiadomości od... Tak, od wujka. Wrócę dzisiaj później, zamów sobie coś przez telefon. Widzimy się rano. Gdzie on jest? Tata. Dobra. No dobra. O kurczę. Coś orypło huśtawkę. I psa tak samo. No nic. Idziemy dalej. Gdzie byłeś? Sara! List ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! W porządku. Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź, idź! Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Okay. Jeśli się spodziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy z tobą. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? Zarazili się pasożytem czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, chyba, wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z miasta. Tommy! Tak. Przepraszam. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Mi też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Że moglibyśmy się cofnąć. No co jest, kurwa, dawaj! Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to, kurwa, było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże! Skręć tutaj! Nie. Ruszcie się, ludzie! Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać, to... przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! Nie!
tatusiu? Hej! Hej! Wracaj, skarbie, wracaj! Dobra, zaczyna się powoli jakaś interakcja. Wychodzimy z samochodu. Staram się nie odzywać w takiej sytuacji, bo wiecie, no, te emocje. Tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. Idę mocno. Musimy uciekać! Osłaniaj nas. Chodź, łonko. Trzymaj się mnie. Okay. No i zaczyna się pierwsza interakcja, taka naprawdę. Uciekamy. Uciekamy. Tak, nie żyje. Boję się. Ale szybciej nie możemy. To jest Max. Musimy uważać na ludzi, którzy nam tutaj wpadają pod nogi, a wpadają intensywnie skubani. Momentami nie sposób iść dalej. Nie patrz, Sara. O, zobaczcie, widzicie? Jak wpadają mi prościutko, prościutko pod nogi. Biegnę, biegnę. Dlaczego oni to robią? Patrz na mnie, skarbie. O, jak mi tu wpadł gość pod nogi. Stary, weź biegnij w innym kierunku. No tak. Uciekajcie, ich jest za dużo! Tędy, alejką! Alejką, otwieraj. No otwieraj. Alejko, otwieraj. Szybko! Jasne. Biegnę, biegnę. Wow. Jesus. Nie żyjemy na miejscu. Ej, no, pod nogi! O nie, tam ma dziurę w siatce. Jeszcze przejdzie. Biedna, biedna Sara. Musi być przerażona. Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Bojkotami! Spotkamy się tam! Szybko! No dobra, rozejrzałabym się po okolicy, ale wiecie, to jest jedyny prawidłowy kierunek tylko na ucieczkę. Mocno oświetlony, oznaczony taśmą, musi być ten tylko i wyłącznie tutaj. Słyszycie ich za nami na plecach? Po prostu aż ciarki przechodzą. Tato? Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Już dobrze, kochanie, jest spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie. O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj, wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? Kochanie. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. Nie,
Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w Świetliki. Zaraz, moment. Miły poranek. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. 20 lat później. I ta scena na początku gry, po prostu to jest jakaś... Nie mogę, za każdym razem jak go oglądam, za każdym razem to samo. In the future, burn it all down. Widzę znak świetlików tutaj, jakby się ktoś zastanawiał, jak to jest coś nowego dla kogoś. I jeżeli to jest coś nowego na moim kanale u kogoś, to jestem bardzo zaszczycona. To jest znak świetlików. Fireflies will take it all back. Fireflies to właśnie oznacza, to słówko oznacza świetliki z angielskiego. Na nasz. Dobrze, nie będziemy ciąć, idziemy dalej. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Tak, na pewno. To było takie nie. Nie interesuj się, moja droga. Dostaliśmy czy nie? Seek the fire. Poszukuj ognia. Szybciej się nie da iść, jakby się ktoś zastanawiał. To jest full speed na obecną chwilę. Mam nadzieję, że strzelanie mi pójdzie jakoś, jako tako. Uwaga! Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia w
dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedynego. Rations Distribution Center. Tak jest, widzę właśnie. Kolejka tam stoi, ale ja bym nie była sobą, gdybym się nie przebiegła w drugą stronę, niż mamy iść. Nie będę czytać dialogów oczywiście, bo tu ludzie sobie rozmawiają, możecie posłuchać. Nieważne, w dupie to mam, niech mnie aresztują! Przymknij się! No, ludzie zdenerwowani. Tutaj również. Gdzie jesteś, Tess? Tutaj. Gincie. Idziemy! Zasadnie! Idziemy! Spokojnie! Nic mówię? Tego nie zrobiłem! Ręce za głowę, kurwa. Raz. Przeskanuj. Ekipę czyszczącą. Dobra, dobra, już wszyscy. Będą potrzebne cztery worki. Dobra, koniec przedstawienia. Cztery? Ludzie się zarażają. Tak jest. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Cztery worki? Co tam, Joel? Siema. Wiesz, że wzięli Marianne? Co się stało? Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetnikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośno. Jeszcze ktoś nieodpowiednio usłyszy. Tak. Chyba masz rację. No właśnie. No właśnie. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Tu widzę, kolega chyba nie jest zbyt chętny do rozmowy. Tu już nic nie widzę. Punkt kontrolny jest po lewej. Dobrze, dziękuję. Już tam pędzę. Ale sobie ładnie siedzą tam we dwoje. Zginęli na moich oczach. Ci biegacze pojawili się znikąd. Co ja teraz powiem ich bliskim? O, biedny. Zatłukli ich. Załatwiłam nam nowe papiery. Tak, z tego co słyszałam, ustawili ich w szeregu i zarżnęli jak psy. Spokojnie. To była zemsta. Jeśli szabrownicy przejęliby to miejsce, też byśmy tak skończyli. Nie ma na to szans. Wystarczy, że jeden z nich, choćby krzywo na mnie spojrzy, dostaje kulkę. Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchły zamieszki. To wszystko wina tych zasranych świetlików. Podburzają ludzi. Trzeba ich wykończyć. To jedyne rozwiązanie. Pełna zgoda. Wiecie co? Długie te odcinki wyjdą, jeżeli chcemy porozmawiać i posłuchać tych ludzi. A gdzie Mark? Nie słyszałeś? Złapali go na fałszowaniu kartek na żywność. Jezu. I co mu zrobili? A jak myślisz? Skatowali go, a potem gdzieś zawlekli. Od tego czasu cisza. Kretyn. I co on sobie myślał? Ma rodzinę. Zrobił to dla nich. Ta? I jak na tym wyszedł? No. Na co się patrzysz, dupku? Sorki. Broni. Kto powiedział cześć, Joel? Ten kolega tutaj? Nie, odeszłam, już nie dosłyszałam. Nie doczytałam też, bo patrzyłam przed siebie zamiast czytać. Ale dobra, bo test czeka. Dobra, moja droga. Jedź dalej. Możemy iść? To chodźmy. Dobrze. Przejście, piątka. Dokument. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze. Wchodźcie. Dzięki. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Joel, chodź, wyjemy stąd. Wychylona nóg, naciśnij X, żeby się szybko odwrócić. Dobra. I bieg na L1. Dobra. Lecimy za test. Uwaga! Idziemy. Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowicie zakaz. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Okay?
Apteczka. Wylecz ranę za pomocą apteczki. Użycie apteczki wymaga czasu, więc upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu. Naciśnij strzałkę w górę, aby wybrać apteczkę. Przytrzymaj R2, by jej użyć. No tak, bo będziemy zmieniać. Dokładnie. I zgadza się. Apteczka wymaga czasu i w tym momencie możemy tylko obrócić kamerę. Zabiją wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlene? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. O, obiad. No to na razie. W takim razie. Marlene szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. No dobra. Zgadzam się. To tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Trochę podwórko widać. No idę. Joel, pomóż mi z tym. Idę. Pomagam. Ło, butelkę łabo spadnie. O, rzutki. Ostatnio jesteśmy dobrzy. Mieliśmy Lucky 7. Uważajcie na siebie. No już, pewnie. Idziemy. Jezu, tu wali. Nie powinni tu wrzucać, czego popadnie. Jest na mnie światło. A dziękuję za światło. Widzę, agregat chodzi. Mamy sprzęt tutaj? To fajnie. Czekaj, biegnę do ciebie. O, wreszcie pozwolili mi biegać. Gdzie jest nasz sprzęt? Wychyl L2 i naciśnij X do skoku. I tak samo do szybkiego obrotu. O, fajna opcja. To może być dobre przy unikach. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Tak? No to dawaj plecaki. Dawaj to. O, mamy broń. Mała amunicja. Czyli nie możesz pudłować. No, polemizowałabym w moim przypadku. Kolekcjoner, plus 100, ale co to za opcja jest? Jest jakaś nowa opcja, czy to już tutaj było? Ciśnij R2, gdy celu... Dobra, kowboju. Podsać mnie. L2 na celowanie. Dobra, R2 na zmianę amunicji. A nie mamy latarki na przykład? No dobra, już cię podsadzę, idę. Co to była za opcja ze zbieraniem jakichś punktów, pieniądzów? Nie przypominam sobie tego. Gotowy? Tak jest. Dawaj łapkę. Chodźmy. O, skubana, ale ma biceps dziewczyna, żeby nas tak utrzymać. Widocznie Joel waga piórkowa. Albo coś w tej okolicy. Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Pytanie? Ktoś tu zadał pytanie? Aha. Możemy porozmawiać? No hej. Czekasz na mnie? Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. No a jakże? Czekaj, bo tam jest jeszcze jedno przejście i ja muszę sprawdzić. Ja nie mogę tak przejść po prostu. O, tu się i tak dało wejść. O. Ja muszę przejść. Ja muszę. Wszyscy, każdą osobą nową na kanale, która przyszła tutaj ze względu na tą grę, a jeszcze jej nie oglądali, to byłabym w szoku, ale jeżeli nie znają, przepraszam, ale ja jestem niepoprawnym
odkrywcą i ja muszę chodzić gdzie się da. Wszędzie, gdzie gra pozwala, najprawdopodobniej zajrzymy, zaglądniemy. Tak to wygląda w moim przypadku. Dlatego zamiast odcinka, powiedzmy, półgodzinnego z fabułą, będziemy mieć 50-minutowy, bo musimy pobiegać swoje. No nie ma innej opcji, ja muszę. O, pobiegaliśmy trochę w wodzie. Pobiegaliśmy trochę po kamieniach. Nie widzę nic, co można podnieść, więc chyba jednak będziemy szli dalej. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Ukradli drabinę, bo idziemy, rozumiem, tam do góry. To znajdziemy, już widzę, leży tam, ale zaraz. Poczekaj, bo tu też jest obszar do sprawdzenia. Sprawdzony. Hej, poszukaj tam. Ale już mam. Znalazłem. Stoję na niej. Jest. Super, przynieś ją. Odblokowano samouczek. Wciśnij, by go wyświetlić. Drabiny, deski. Ustawiaj drabiny przy ścianach, żeby dostać się wyżej. Jeżeli drabina lub deska jest wyższa niż krawędź, możesz ją podnieść i zanieść w inne miejsce. Deski można położyć nad dziurami, które są zbyt duże, żeby je przeskoczyć. Cieszę się. Rozumiem, że i tak musimy tutaj podejść i tak. Mogę umieścić. Cieszę się. Puść test przodem. Damy przodem. No dokładnie. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłem. Rzadko się mylę. Tędy. No weź, fajna dziewczyna jesteś, że nie? Poczekaj, bo ja muszę sprawdzić okolice. Koniecznie. Koniecznie. Ty jakieś książki tyś czytywał, widzę. Koniecznie jakaś kuchy. O! O, właśnie! Właśnie zaczynamy po kolei. A, rozumiem, że na trójkąt się również zbiera. O, a tu pusto. Jak mogli. Jak mogli. No nie, nic więcej? Tylko tyle? Dobra, a nie? Tu coś jest. Zobaczcie. O, mamy latarkę. Jest latarka, ale tu jest coś nowego. Martwy śmiertelnik. Teraz. To jest chyba coś z multi. Chyba trzeba wyłączyć opcję multi, żeby nam nie wyskakiwały te. Dawid albo David Michael. Jeden na razie mamy. Numer 102. Zaraz, a tam była opcja czytaj. Aha, mamy podręcznik szkoleniowy. Artefakty. Ach, tyle mamy. Nieśmiertelnik, jaki nosili członkowie oddziałów świetlików. Możemy przybliżyć. A, no to tutaj możemy zobaczyć z bliska. Jakby ktoś był ciekawy. Artefakty. O! Mamy mapę. Mamy mapę. Tess, Robert, spoko. O, możemy przerzucić ją w ten sposób. Mapa bostońskiej strefy kwarantanny. A następny obrazek, co mamy? Runner. Do not let them swarm you. Stalker i clicker. Klikacz. O, po kolei jeszcze jeden. A. Stadia infekcji. Aha, stadium pierwsze. Biegacz. Nie daj się otoczyć. Maczużnik. Przejął funkcję ruchowe ofiary. Maczużnik, rozumiem, to będzie ten grzyb, który tutaj wszystko zainfekował. Zakażeni w stadium pierwszym są szybcy i zwinni i zwykle poruszają się w grupach. Nie pozwól im się otoczyć. Stadium drugie. Czyhacz. Atakuje ofiary z ukrycia. Sprawdź okolice. Stadium trzecie. Klikacz. Nic nie widzi. Całkowicie ślepy. Doskonały słuch. Używa echolokacji do wyszukiwania ofiar. Zachowaj bezpieczną odległość. Zarażeni w stadium trzecim znani są z wściekłych, śmiertelnie groźnych ataków. Stadium czwarte. Coś tam. I podręczniki nasze tutaj. Czyli mamy już znajdźki. Tu się ktoś ładnie podbijał łapkami. Wygląda w sumie jak jakieś miejsce, w którym więcej osób naraz spało. Możemy włączyć latarkę, cieszę się. Zauważył ktoś, że na tym stole tu wyrosły kwiatki? Trawa? 20 lat później. Dobrze. Chodźmy dalej. Bo... Tędy!
Mamy już 40 minut nagrane. Dobre, a tu trzeba wciąż iść. I się nam spadło. Lepiej, żeby miał. Właśnie. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Nie ma on załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj, zarodniki. Dobrze, że powiedziałeś, założyliśmy maskę. Zarodniki, ale czy my będziemy tutaj już z kimś walczyć? Szkoda, się biorą do cholery. Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Coś się rozpyla. A to oznacza, że możemy... Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. O, kolego. No, nie fajnie. Nie fajnie. Przeciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. No, było niebezpiecznie. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie. Pomocy. Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Przytrzymaj L2, by wycelować, a później wciśnij L2, by strzelić. Ojej, to będzie ciężka decyzja do podjęcia. Ja już zapomniałam, że tutaj trzeba było coś takiego zrobić. No dobrze. L2 przytrzymaj, by wycelować. L2, by strzelić. Nie jestem z tego dumna, ani trochę. Ale gdyby to był ktoś do odratowania, to zdecydowanie próbowałabym go uratować. Jednak w sytuacji, w której się znalazł, to może rzeczywiście to było jedno dla niego dobre wyjście. Ja jestem zawsze, jeżeli jest opcja uratuj, zabij albo wypuść, to zawsze wypuszczam. Jednak tu gościu... No, ta gra nas zmusza do takich decyzji. Zmusza nas zdecydowanie. Dwa przejścia, rozumiem, spoko. Boję się trochę, bo tu z każdej strony, w każdej chwili może się coś pojawić. A ja bym nie chciała, żeby się pojawiło tak znienacka. O, tu jest jakiś pokój ogólnie, jakie wielkie szuflady. No, szukam, wiadomo, szukam amunicji i szukam sprzętu. W tej chwili, jeżeli chodzi o broń, broń mamy tylko jedną. Nie mamy tutaj, dobra, możemy wycelować i strzelić, ale broń mamy tylko jedną, żebym tylko nie strzeliła przez przypadek, bo mnie coś wystraszy. Przed nami, słyszysz? O nie, czy mogę zostawić zaświecone światło? Przytrzymaj R1, aby Joel zaczął nasłuchiwać. Dobra. Podkradnie się od tyłu do zarażonego i chwyć go wciskając i trójkąt. Rozumiem, że światło mogę zostawić. Duszenie. Dobra. Dobra, mamy go. Tam jest jeszcze trzech. Ale czy my chcemy... Czy my możemy przejść niezauważeni obok nich? Nie wiem, czy one zwracają uwagę na światło i to jest ta rzecz właśnie. Próbujemy chodzić. Jesteś. No,
Ja nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę. Oczywiście, że nie. Ale przynajmniej mamy pokój zbadany. Tez, dziewczyno, nie strasz mnie! Będziesz kupować nowe spodnie. Dobra, tu się coś świeci. Pełne. Dobra, rozumiem, że nie mogę zabrać życia. To rozumiem, że schodami na górę, tak? Na razie ich nie będziemy... Nie będziemy im przeszkadzać. Niech sobie tam siedzą. Rozumiem, że teoretycznie niebezpieczeństwo, jak się kończy, to... O nie, biegną. No nie. Będziemy się z nimi bić ewentualnie. No dobra. Chyba niepotrzebnie jednak wstałam. To chyba była jednak błąd. Dobra. To już wszystkie. Można było przejść po prostu koło nich. Wracajmy do miasta. Ech. A tak się zakradliśmy. Ale nie widzę nic do podniesienia. No dobra, chodź. Jednak usłyszały nas z góry. No to był błąd, ale no przynajmniej mieliśmy taki trening związany z walką na początku. Jest tu coś do podniesienia? Poproszę, nie odmówię. Kurczę. No szukać będziemy takich rzeczy wszędzie chyba. Wszędzie trzeba się rozejrzeć. To moja latarka? Nie. Życie pełne, ale tutaj... Wiadomość dla brata. Czytaj. Właśnie, i kwestia tego, czy czytamy wszystko, czy niekoniecznie. Cześć braciszku, tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy i skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy było już za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Zostało nam kilka godzin, w najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz jest już za późno. Trzymaj się, Mark. I to tyle. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie, ale wielu z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Tak. Prawda, zgadza się. No dobrze, rozumiem, że nie ma co tutaj dłużej biegać. Chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Ups. Chodź, złapę cię. A, dała radę. Dała radę sama. Świeże powietrze. Właśnie dlatego lubię być na zewnątrz. Nie no i ty miski znowu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Niezły pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Ale pewnie wciąż pachną, no weź. Nic tu nie ma, naprawdę? To ja tu biegam po autobusach. Podobnych do autobusów miejscach. I co, i nic? Taplam się w błotku i nic? No weźcie, nie bądźcie tacy. No weźcie, nie bądźcie tacy. No dobra. Pomóc ci? Nie? Tędy. No dobra. Zasłoń wejście. Jest. Zasłoń wejście. Jakie ładne miejsce, no zobacz. No. Teraz pójdę do góry, tylko przejdę się dołem. A nie, tu jednak nic nie widzę. Chociaż amunicja jakaś mogłaby wpaść, czy coś. Nie obrażaj się. Cholera, deska spadła. Nie no, to znajdziemy zastępczą. Poczekaj, jakaś deska? Byłbyś tak dobry? Jasne. Idę. Jasne, że tak. Te gazety, plakaty. Nie wiem, z jakiej wysokości mogę pozwolić sobie spaść. To jest jeszcze kwestia tego. Ale pewnie to w jakimś momencie przez przypadek przetestujemy. Dobra, tędy widzę droga. Mogę zejść? Tu jeszcze mogę. Teraz przejdę się tu troszeczkę. Może jest amunicja? Może niekoniecznie, ale coś może jest?
Nie, nic więcej. O, tam się chyba, tam się dało przejść też, nie bardzo. Dobra, widzę deskę, niech będzie. Tutaj ci podać? Podaj mi ją. Jasne. Masz, bierz. Ciężka jest. Dam radę. To dobrze. Okej. Okay. Właśnie. Okej. Okay. Pięknie. Można z niej spaść. Rusz tu swoje cztery litery. I mi idą moje piękne cztery litery za tobą. Cały czas. Jak tutaj pięknie. Tam coś leży, poczekajcie. Batonik, ale batonika chyba i tak nie mogę wziąć. Tak, batoniki uzupełniają życie na bieżąco. A szkoda, bo batonik wydawałoby się jest to rzecz, którą by można wsadzić w kieszeń, w plecak. Ło, dziura. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Wyczuć? Czysto. Ja pierwsza sprawdziłam. Czysto. Poczekaj, bo ja ten, bo wiesz. Co za betonowy klocek tutaj leży. No dobra, idziemy. Idziemy dalej, ale już będziemy musieli kończyć odcinek, więc pewnie następną akcję to już dopiero później sobie zrobimy. Tutaj myślę, możemy się w tych pięknych okolicznościach przyrody pożegnać, tak przypuszczam. To też nie będzie złe miejsce, żeby się pożegnać. O, widzę cofę. Ładne rzeczy. Tamte palety fajnie wyglądają. Palety. Zasłonięte okna, tak jakby dało się po nich przejść. Zaczekaj, zaraz pójdę. Zaczekaj. Momencik, bo tutaj aż się prosi, żeby podejść. Oj, ale tu nic nie ma? Naprawdę nic tu więcej nie było? Czekaj, ja tu jeszcze zobaczę. A tu jest, patrzcie, u góry coś wisi. Jak to zdjąć? Zbijam, dobra. Rozumiem, kłania się Uncharted. Celowanie trochę lata na boki, ale nie jest źle. Świetlik kolejny. Przybliż. Ben Gluck 106. No i również świetlik. Tak, tu jest ten sam opis co wcześniej. Słuchajcie, mamy sporo nagrania, bo to będzie dobre 50 minut. Więc tutaj jest dosyć ładna atmosfera, póki jest jeszcze delikatnie. Pożegnam się z wami. W kolejnym odcinku już lecimy dalej i pewnie będziemy mieć kolejne ciekawe starcie. Mniej więcej kojarzę, co będzie się działo dalej, ale nigdy nie pamiętam, jak bardzo od siebie daleko są stworki i nasze tutaj mutanty. Ach, ten szybki obrót jest świetny. Także dziękuję wam za wspólną grę. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeszcze dziś kolejny odcinek, ponieważ damy się wyrobić przed premierą dwójki, także trzymajcie się raz jeszcze ciepło. Cześć!